Dzisiaj mówimy o magazynie Pride, wreszcie oficjalnie wydanym. Powiedz mi, czy jak oni do ciebie zadzwonią, albo do nas i zaproponują nam wywiad, bo ja nie odmówię. I to mówię oficjalnie. Będę dumny, będąc. Ale to razem wywiad? Tak, razem. Dobrze. Dobrze? Ale jak przedstawieni zostaniemy jako kto? Jako, nie wiem. Na zdjęciach zrobimy 69, zrobimy taki numer. Ciekaw jestem, jak inni wielcy Polacy zareagują na propozycję magazynu Pride. Halo? Dzień dobry, Mikołaj Janusz. Czy mam przyjemność z panem Arturem Zawiszą? Tak, przy telefonie. Dzień dobry, dzwonię z magazynu Pride. Dzień dobry. To jest gazeta, magazyn, który będzie pokazywał prawdę o ludziach. Ale gdzie on działa? W jakiej miejscowości? Nie, mamy zasięg ogólnopolski i chcielibyśmy przeprowadzić z panem taki króciutki wywiad. A jak nazwa dokładnie brzmi? Magazyn Pride. Nie znam. Chcieliśmy z panem taki krótki wywiadzik naszego pierwszego numeru. No ale... To może ja zadam panu pytania, pan mi odpowie, potem panu wyślę do kolaudacji i pan się zastanowi, czy pan się zgadza na publikację. Dobrze? Później się jakoś tam skontaktujemy, ja chwilę się zastanowię i coś ustaliby. No dobrze, to ja zadam pytania teraz. Jasne. To są pytania takie bardziej z zakresu ludzkiej natury, dotyczą one też seksualności. I tak, kiedy po raz pierwszy poczuł pan chęć dotknięcia innego mężczyzny? Po roku 1989 okazało się, że ja osobiście spotykam się z wieloma, z kilkoma. No, nie jest ważne z jaką ilością, tylko chodziło nam, kiedy się to zaczęło. Jasne. Jak pan określa penisa innego mężczyzny? Mówi pan, że widzi pindola, czy jakiego słowa pan używa? Że widzi pan... Pałeczkę. Dobrze, ale chodzi mi o takie określenia bardziej takie frywolne. Wie pan, ja swojego nazywam na przykład incognito. A jak pan nazywa swojego? Dziwolągiem. Dobrze, trzecie pytanie, ostatnie w takim razie. Czy pańscy znajomi wiedzą o pana skłonnościach, czy spotyka się pan z wyrazami ataków, dyskryminacji? Staro się, że padają bardzo nieprzychylne etykiety, ale głównie ze strony środowisk skrajnych. Tak, znam to z autopsji. W tej sytuacji nie ma się tym, co przejmować. Tak samo uważam, dokładnie tak samo uważam. Dziękuję panu bardzo, panie Arturze. I mogę panu wysłać wywiad do kolaudacji, albo po prostu możemy się spotkać. Znaczy, nie wie pan, na nic takiego nie liczyłem, no ale tak czy inaczej warto się spotkać. Dobra, to w kontakcie w takim razie, pa. Jasne, dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Jeżeli Kazimierz Marcinkiewicz powiedział przed laty, że promocja homoseksualizmu jest naruszeniem wolności innych obywateli, no, to promocja Artura Zawiszy jest naruszeniem norm estetycznych wszystkich.